Mohammed bin Hammam jest fascynującą postacią. Urodził się w przeciętnej rodzinie i został miliarderem. W latach 70. założył firmę budowlaną Kemco. Zdobył wiele krajowych kontraktów na budowę drapaczy chmur, które pojawiały się w całym mieście. Był również miłośnikiem piłki nożnej, co w Katarze było rzadkością. Był po 20, gdy został dyrektorem lokalnego klubu, z którym odniósł ogromny sukces. Nieznana drużyna wygrała wiele lig, a na Bin Hammama zwrócił uwagę ówczesny książę koronny, obecnie emir Kataru. Kraj bardzo długo był słabo rozwinięty. W latach 50. zaczęto pozyskiwać gaz petrochemiczny i Katar, a zwłaszcza rodzina królewska, bardzo się wzbogacił. W społeczeństwie Kataru obowiązuje sztywna hierarchia. Rodzina królewska, która stoi na jej szczycie, zarządza wielkim majątkiem. Posiada ogromne holdingi nieruchomości w Nowym Jorku, Londynie i na całym świecie. Śledztwo ukazało nam bogactwo Katarczyków. Ich własnością jest wieżowiec Shard w Londynie i Canary Wharf. Ten budynek też do nich należy. Bin Hammam dostał się do rady doradczej emira, a tym samym do krajowej elity. Jednocześnie był niezwykle uległy wobec rodziny królewskiej. Nazywano go niewolnikiem. Przezwisko zawdzięczał swoim afrykańskim korzeniom i oddaniu, jakie okazywał rodzinie panującej.